Witajcie w kolejnym odcinku Futbolowni. Za każdym razem staram się spotkać z jakąś ciekawą osobą związaną z piłką nożną. Także dzisiaj mam okazję porozmawiać z byłym piłkarzem Lecha Poznań, Warty Poznań, a obecnie menadżerem piłkarskim Tomaszem Magdziarzem. Witam, Tomku. Cześć, hej. Cześć, dobrze Cię widzieć. Ciężko było się spotkać, wiem, że jesteś mocno zalatany. Ciężko, no, dużo. Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w miejscu takim dość specyficznym, niezwiązanym z piłką nożną. Powiedz, co tutaj się w ogóle odbywa, co się dzieje, co robisz obecnie, bo z tego co wiem właśnie chyba zacząłeś się ścigać. Tak, generalnie dzisiaj taki dzień kartingowy, treningowy. Wczoraj miałem okazję tutaj cały dzień trenować w Kia, ponieważ jeżdżę w Kia Lotus Race również, moją ukochaną kijanką, a dzisiaj taki trening kartingowy. Bardzo mocno naukowy, także fajnie. No, uwielbiam to miejsce. Oczywiście, że piłka jest numer jeden, była i będzie, ale taka druga pasja wkroczyła w moje życie. Cieszę się z tego powodu, bo naprawdę adrenalina została. Potrzebowałeś tej adrenaliny po zakończeniu, rozumiem. No tak, no, piłka nożna też daje adrenalinę. Są ważne mecze, ważniejsze i też nie ma co ukrywać, że ta adrenalina w tej piłce nożnej jest. Chociaż śmiem twierdzić, że chyba mniejsza niż tutaj. Na pierwszym wyścigu na Hungaroring na Węgrzech, jak stanąłem na linii prostej i czekałem na to światło zielone, to nie ukrywam, że serce mocno dudniło, także adrenalina bardzo potężna. Ale piłka nożna też jednak bardzo dużo wrażeń dostarczała. Jasne. Długo już jeździsz? No jeżdżę tak naprawdę rok, znaczy w tym roku zacząłem sezon pierwszy w Kilo Autozajst, w zeszłym roku jeździłem tak, powiem, bardzo amatorsko, w tym roku tak bardziej profesjonalnie, jeśli można to w ogóle tak nazwać, ale tak naprawdę zacząłem się ścigać i jeździć od zeszłego roku, namówił mnie mój kolega Darek Nowicki, były kierowca również wyścigowy, także chwała mu za to, że mu się udało, chociaż nie było ciężko. Jakieś masz poważniejsze plany związane z wyścigami? Jakiś plan, taki już cel konkretny? Powiem tak, traktuję to oczywiście, próbuję pochodzić w miarę profesjonalnie, chociaż moja konkurencja, ci chłopacy, z którymi ja się ścigam, oni to robią od 5, od 7 roku życia, tego doświadczenia, mimo że mają po 18-20 lat, mają dużo więcej ode mnie, ciężko będzie ich dogonić kiedykolwiek, mam tego pełną świadomość, także bardziej zabawowo, półprofesjonalnie, że tak nazwę, chociaż próbuję się jako sportowiec przykładać do każdych zawodów, no też nie mam tyle czasu co oni, żeby jednak trenować i tak w 100% się tych poświęcić, bo powiedzmy sobie szczerze, no, numer jeden w tej chwili dla mnie jest Fabryka Futbolu, firma menadżerska, także na tym się skupiam tak najbardziej, a tutaj bardziej w ramach wytchnienia i takiego, no, czegoś przyjemniejszego. Jasne, to rozumiem, że już raczej na inne hobby poza piłką i poza ściganiem się nie ma raczej czasu. No nie ma czasu, no. Pewnie, że byłoby ich pewnie więcej, bo ja lubię cały czas się ruszać i być w biegu, że tak powiem, ale nie za bardzo mam czas. Oczywiście gram jeszcze w odbojach kolejowych, teraz troszeczkę kontuzja kolana na chwilę mi nie pozwala, ale za chwilę się zoperuję bo muszę niestety, i wracam do gry również na boiskach z odbojami. Jasne. Jak Ci się w ogóle udaje to połączyć? No bo tu ściganie, tu Fabryka Futbolu, wyjazdy ciągłe, jak Ty dajesz radę to wszystko połączyć? No idzie to połączyć, no troszkę nie ukrywam, cierpi trochę moja rodzina na tym, chociaż próbuję ich zawierać gdzie tylko mogę, ale nie ma co ukrywać, no mam bardzo mało czasu, bardzo dużo obowiązków jednak, bo prowadzenie takiej agencji nie jest łatwe i dobrze, że mam tylu współpracowników i kolegów, którzy mi pomagają, bo samemu bym na pewno nie dał rady, mamy bardzo dużą ilość piłkarzy, a nie można tego robić od tak, to trzeba się na tym skupić, trzeba to kochać, trzeba to lubić, to jest bardzo ważne w tym zawodzie, Także czasu jest bardzo mało, nie ukrywam, ale jakoś tam znajduję parę dni zawsze, żeby gdzieś potrenować i na przykład dzisiaj tutaj na torze, cała nasza firma zebrała się na torze, także w przerwach pomiędzy wyścigami, pomiędzy treningami normalnie pracujemy, dzwonimy, rozmawiamy, także firma... Czyli jesteś w stanie to połączyć. Tak, no jasne. Firma... Jak nie... W biurze to przyprowadzasz biuro tutaj. Firma nic na tym nie traci. Dzisiaj jeszcze nas odwiedzi tutaj paru zawodników z Lecha, także na torze, także naszych piłkarzy, także idzie. Dość długo grałeś w piłkę, jakby nie patrzeć na piłkarza. 36 lat, tak skończyłeś? Tak. No, 35. Grałeś w Lechu, w Warcie. To dość niestandardowo, bo wybrałeś taką, można powiedzieć, bardziej z mojego punktu widzenia ścieżkę bardziej biznesową niż chyba piłkarską, bo wydaje mi się, że mogłeś grać jeszcze gdzieś dalej. Jakbyś opowiedział, jak to w ogóle u Ciebie wyglądało? Jak cała jakby rozwój tej kariery, jak Ty to... Generalnie... Jak to się zaczęło wszystko? Kariera mocno powiedziane, ale ta przygoda gdzieś była bardzo fajna. Ja bardzo sobie wspominam grę w piłkę i cieszę się, że grałem w nią, bo pewnie dzięki temu dzisiaj prowadzę agencję menedżerską i dalej mogę się w podobnym kierunku rozwijać i pracować. Także tutaj jakby, no mówię, fajnie, że udało się to całe życie, można powiedzieć, z piłką spędzić. No, też ciężko było, bo ja jakby nie od roku, dwóch, jak skończyłem grać, trzymam Fabrykę Futbolu czy inne moje firmy, które prowadzę. Kiedy to się wszystko zaczęło? Jak to wyglądało u Ciebie? Firmę menadżerską mamy już 6 lat, a inne firmy już zakładałem dużo wcześniej, także grając w Lechu Poznań i handlowałem samochodami, sprawdzałem samochody i miałem firmę odzieżową, sprowadzałem rzeczy z Paryża i tak dalej. Dużo by opowiadać, bo tych rzeczy było naprawdę dużo, chwytałem się bardzo wielu różnych branży, także jakby no, tą ścieżkę biznesową równo z graniem w piłkę jakby próbowałem prowadzić. Z lepszym, gorszym skutkiem, ale jakoś tam się rozwijałem i dzisiaj, mówię, cieszę się, bo jednak postawiłem na tą Fabrykę Futbolu, która jest oczkiem w głowie no i dalej ją rozwijamy. No dlatego mówię, dosyć duży szok jak na piłkarza, bo większość piłkarzy raczej kariera, nie myśli o tym, co ewentualnie później. U Ciebie faktycznie ten biznes szedł, da się to połączyć, może pewne wyrzeczenia były, tak? Dlatego też zapytam, czy w ogóle mogłeś grać gdzieś dalej, za granicą, czy no, może nawet można? Nie ukrywam, że były takie sytuacje, że ja mogłem odejść z Lecha, jak byłem młodszy, już do innych klubów i być może by się to wszystko inaczej potoczyło, rozwinęło. Nie mogłem sobie na to pozwolić, dlatego że właśnie miałem firmę w Poznaniu, jedną czy drugą i nie byłbym w stanie tego aż tak pogodzić, także tutaj jakby no, ta moja przygoda taka była, jaka była i pewnych rzeczy nie szło pogodzić. Ja musiałem być w Poznaniu, całe życie byłem w Poznaniu, stąd Lech Poznań, później Warta Poznań, w której mogłem sobie pozwolić na takie rzeczy jak prowadzenie firmy, bo w Lechu Poznań, w Ekstraklasie, no ciężko byłoby to zrobić, ale troszeczkę z tą nie zgodzę, że piłkarze jakby nie myślą tym tokiem, bo kiedyś być może tak było, ale no, teraz... może się zmienia faktycznie, ale teraz mamy jednak wielu piłkarzy i widzę, że ci, którzy jeszcze grają w piłkę, a mają taki, może nie koniec kariery, ale wiedzą, że za 5-7 lat ona się skończy, bardzo poważnie myślą o inwestowaniu pieniędzy, o różnych rzeczach, które oczywiście w tym momencie nie robią tego jakby zaangażowaniem w 100%, szukają ludzi, którzy pomogą im i tak dalej, bo profesjonalnie grają w Ekstraklasie i to by było też nieprofesjonalne, że tak powiem, bardziej skupiać się na jakiejś tam firmie czy na jakimś biznesie obok niż graniu w piłkę, więc jakby tu jest dobre, że oni się skupiają stricte na tym, żeby grać w piłkę, ale już myślą o pewnych rzeczach, już myślą, jak inwestować pieniądze, już myślą, co zrobić dalej, co będą robić dalej i to jest fajne, że właśnie wielu piłkarzy już idzie tym tokiem i tak myśli. No masz informacje z pierwszej ręki w zasadzie. Dokładnie. Sam pewnie też dużo jesteś w stanie podpowiedzieć chłopakom. Próbuję pomagać jak mogę. Doświadczenie, które zdobyłeś na boisku, pewnie mocno Ci pomaga w obecnej pracy. Patrzysz na to też z perspektywy tak piłkarza, bo sam grałeś długo. Powiedz mi teraz, jak Ty to teraz oceniasz? Czy to Ci się przydaje mocno, czy czasem nawet czy jest taka sytuacja, że przeszkadza, że grałeś na boisku? Jak myślę, Ty to myślę, że nie właśnie. Co nas charakteryzuje poza konkurencją, że tak powiem, że wśród konkurencji no, mało mamy tak naprawdę zawodników, czy tak. Firmy takie jak my. I tutaj ja uważam, że przewyższamy całą resztę, ponieważ ja potrafię... Znaczy inaczej, wiem czego zawodnik potrzebuje po zwycięskim meczu, po porażce i tak dalej, wiem jak wygląda szatnia od środka i tak dalej. Myślę, że w wielu momentach jesteśmy w stanie dużo więcej podpowiedzieć naszym zawodnikom, tym bardziej, że nasza firma nie składa się tylko ze mnie, tylko tak jak powiedziałem, z wielu moich kolegów, którzy mają mnóstwo meczów w Lidze, Mistrzostwa Polski i tak dalej, mamy prawnika, mamy wielu ludzi jakby takich, którzy każdy z perspektywy innego miejsca patrzy na tą firmę, co innego robił, zarządzał klub. Był w niej prawnikiem, był kapitanem, był rozgrywającym, także mamy praktycznie piłkarza z każdej pozycji w firmie, mamy dokładnie, także jest nas sporo i myślę, że tutaj dzięki temu naprawdę się lepiej tą firmą zarządza i ja przede wszystkim jako osoba, jako prezes tej firmy właściciel, że tak powiem, czy współwłaściciel, to mam też jakby większe możliwości, bo mam się koło słuchać też, bo nikt nie jest najmądrzejszy, jakby ja mam super doradców, super fachowców u nas w firmie i to jest fajne. Czyli można powiedzieć, że dużo Ci to pomogło? Bardzo dużo. A czy dobrym menadżerem może być właśnie ktoś, kto grał w piłkę, czy mimo wszystko, bo jest też dużo osób, które właśnie nie grało w piłkę, czy też można zostać nie grając w piłkę dobrym menadżerem? Jakie jest twoje zdanie? Ja myślę, że nie można, ja tutaj się nie chcę wypowiadać na temat konkurencji, bo oni też świetnie sobie radzą w tym i tutaj bym powiedział coś złego, jakbym powiedział, że ktoś, kto nie grał w piłkę, nie potrafi prowadzić agencji menadżerskiej, czy jest złym menadżerem, to jest bzdura oczywiście, także mamy też fajną konkurencję. Ja się cieszę, że ona taka jest, bo konkurencja powoduje, że trzeba pracować jeszcze lepiej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej się przykładać do tego, co się robi, także super. Myślę, że to, że się było piłkarzem, może pomóc na pewno. Czyli dobrze się dzieje, można powiedzieć, że byli piłkarze zostają menadżerami teraz. Tak. Myślę, że są tacy, którzy potrafią się z tym odnaleźć, potrafią to robić dobrze. Przede wszystkim dlatego, że wiedzą, w jakich momentach zawodnik czego potrzebuje. Jasne. Bardzo chciałem się dowiedzieć twojego zdania na temat agentów piłkarskich, menadżerów. Nie wiem, czy się lepiej mówi agent, menadżer, to chyba nie ma znaczenia. Jakie ty masz zdanie na temat tej całej otoczki wobec menadżerów? No bo mnóstwo jakichś takich tajemnic wokół nich krąży, złych opinii. Jakbyś mógł chociaż to jakoś, nie wiem, sprostować ze swojej strony. Znaczy, coś ciekawego. Jak ty na to patrzysz teraz? Ja nie chcę tego za bardzo prostować, bo to nie ma co prostować. Każdy musi patrzeć na siebie i robić to, co robi jak najlepiej, ale opinie są różne. No ja myślę, że w każdej branży, w każdym zawodzie są ci lepsi, gorsi, są ci dobrzy i źli. I tutaj pojęcie względne. Ja myślę, że to jest pytanie do zawodników, którymi się opiekujemy, którymi się opiekują inni agenci, czy oni uważają, że z agentem się dobrze współpracuje, czy nie, bo jakby opinia zewnętrzna, tak, może być zawsze B tak naprawdę, a tu trzeba zapytać zawodników. Zadowolonych klientów. Zadowolonych klientów, bo to zawodnik jest jakby w cudzysłowie moim klientem, tak, a nie klub, czy też jakiś dyrektor sportowy, czy prezes, tak, bo on może nie do końca być zadowolony, bo agent zawsze chce najlepszego dla swojego piłkarza. U nas tak jest i będzie i oczywiście, że współpracujemy z wszystkimi klubami. Chcemy, żeby byli zadowoleni z naszych zawodników, chcemy, żeby te jakby nasze usługi też były profesjonalne, ale no jakby kluby, czy też dyrektor, prezes może nie do końca być zadowolony ze współpracy z jednym agentem, bardziej z drugim. A tutaj mówię, to pytanie jest do zawodników. Ja mam zawodników, którzy raczej są zadowoleni, z którymi rozmawiam na co dzień, którzy tutaj mam z nimi super kontakt i nie słyszałem jeszcze złej opinii. Jasne. Jak bardzo musicie jako Fabryka Futbolu walczyć o zawodników? Mam na myśli tutaj konkurencję. Czy to jest taka agresywna walka? Czy to jest mimo wszystko takie wyszukiwanie tych talentów, gdzieś śledzenie, obserwacje? Chodzi mi, czy po prostu to jest straszna walka, jest tak duża konkurencja w tym momencie i wszyscy walczą, życzą sobie źle to i znaczy, tak dalej. Jak to tak, no konkurencja jest duża i różne triki, że tak powiem, różni stosujemy. Próbujemy tutaj otwarcie mówić o tym, co robimy, jak robimy. Myślę, że najważniejsza na tym rynku jednak jest opinia. Mówić można wiele, można się spotkać z zawodnikiem, opowiadać cuda, bajki i tak dalej, a tak naprawdę świat piłkarski jest bardzo mały, wszyscy się znają i nie jest trudno zadzwonić do jednego, drugiego, trzeciego kolegi, którego się reprezentuje i zapytać, czy jest zadowolony z obsługi, jak pracujemy i tak dalej, i co możemy i co potrafimy. Także tutaj jak bardziej myślę, że najważniejsza jest opinia. My o to próbujemy dbać bardzo, bo zawsze wodzę z założenia, że jak to w każdej branży, w każdej firmie, nawet najlepszej na świecie, nigdy nie będzie na 100 zadowolonych 100 i to jest, no i tak po prostu jest, no, chociaż chcielibyśmy, żeby tak było, ale staramy się, żeby jednak duża część, większość, praktycznie wszyscy byli zadowoleni, przynajmniej tak próbujemy pracować. A ten polski rynek ma jeszcze duży potencjał? Bardzo duży. Bardzo duży. Polski rynek się bardzo rozwija, ja to widzę wśród młodzieży, pewnie wpływa na to też fakt, że coraz lepiej są wykwalifikowani trenerzy i to widać, coraz lepsze mamy boiska, coraz lepsze możliwości do trenowania i młodzieży, i starszych i tak dalej. Ja pamiętam za moich czasów 25 lat temu, jak zaczynałem, czy 27, to trenowaliśmy na piasku, na takich tutaj trawkach, jak widzimy wokoło i tutaj szkolenie techniki, czegokolwiek, to był duży kłopot. Dzisiaj ci piłkarze mają bardzo duże możliwości, super obiekty, siłownie, boiska, sztuczne, z naturalną nawierzchnią. Także to powoduje, że zaczynamy powolutku do tej Europy brnąć, gonić ją. Jeszcze pewnie to potrwa trochę, ale potencjał mamy bardzo duży i na pewno niebawem będziemy mieli coraz większą ilość super piłkarzy. Dzięki swojej pracy dość dużo podróżowałeś, pewnie poznałeś bardzo dużo fajnych, ciekawych osób, widziałeś sporo. Jakbyś mógł opowiedzieć teraz, bo wydawać by się mogło, że ta praca menadżera jest świetna, kurczę, podróże, poznawanie osób, rewelacja, idealna praca, można powiedzieć. Można jeszcze coś pewnie zarobić. Jak w ogóle wygląda taka praca menadżera? Jakbyś mógł chociaż przybliżyć nam, nie wiem, jakiś swój plan dnia, czy na przykład znajdujesz zawodnika, czy już masz kogoś, widzisz, jakoś taki, to znaczy, mniej więcej, chociaż wiem, że nie jesteś w stanie. U nas troszeczkę to wygląda gdzie indziej, no bo ja nie jestem agentem, jeden agent, tak jak Jasne. Wiele mojej konkurencji. Mamy tyle ludzi, że u nas jest to podzielone troszeczkę na scouting, troszeczkę na ludzi od transferów zagranicznych i tak Aha. dalej, i tak dalej. Także jakby tutaj mamy, jest nas wielu i troszeczkę wygląda inaczej. Mi jest ciężko mój plan dnia opowiedzieć i przedstawić, dlatego że on codziennie jest inny. Tak naprawdę, mimo to, że mamy biuro i spotykamy się tak naprawdę codziennie, tak naprawdę nigdy w biurze nie ma wszystkich. Codziennie ktoś jedzie w innym kierunku, codziennie ktoś robi co innego, także no mnóstwo spotkań na pewno, tak jak powiedziałeś, mnóstwo podróży, latamy po całej Europie i spotykamy się, także bardzo fajnych ludzi je poznać i dużo znajomości, to jest bardzo ważne w piłce, bo tak jak wspomniałem, mamy coraz więcej, większą ilość piłkarzy i trzeba coraz to więcej kontaktów zagranicznych mieć, bo nie każdy pod swojego piłkarza przyjdzie, nieraz trzeba go pokazać, zaprezentować, zadzwonić, porozmawiać, także ale można powiedzieć, że to jest przynajmniej dla mnie wymarzona praca i mi się mega podoba i tutaj ja się spełniam w niej w 100%, chcę się rozwijać i naprawdę jest fajnie. Czyli to jest tak, że wyznaczacie sobie zadania, słuchaj, ty jedź tam, załatw to i tak dalej? Dokładnie, każdy też przez to, że mamy bardzo dużą ilość piłkarzy, to też żeby żaden z nich nie cierpiał na tym. Mamy ludzi jakby oddelegowanych, każdy opiekuje się inną grupą piłkarzy, o których dba i tak dalej, i tak dalej. Później jak są robione transfery, już jakby kto inny jakby przejmuje piłkarza na sam transfer i tak dalej, ale każdy opiekuje się jakąś inną grupą, żeby po prostu nikogo nie zaniedbać, żeby nikt się nie żył pokrzywdzony. Nie działamy na zasadzie podpisz umowę i przez rok do piłkarza nie dzwonimy i nie wiemy tak naprawdę, co się u niego dzieje. O, a nagle zagrał, wiesz, strzelił bramki, ładnie, świetnie zagrał, to trzeba do niego zadzwonić. Także nie, także tak to u nas... Jakiś ciekawy rynek teraz odkrywacie? Jest wiele ciekawych rynków. No, po transferze Krzysia Łączeńskiego odkryliśmy Chiny i idziemy dalej. No, okazuje się, że nie tylko w Europie można umieścić piłkarza, można też dalej. Mówię, jest wiele świetnych rynków i próbujemy się, mówię, na tyle rozwijać, tyle poznawać ludzi, żeby coraz to większe kontakty mieć, coraz więcej tych rynków poznać. To z jakiego transferu jesteś najbardziej zadowolony? Z przyszłego. Z przyszłego. Z tego, co będzie. Myślę, że jeszcze najlepsze transfery przed nami. Wiadomo, że wiele fajnych transferów było, czy Krzysztof Mączyński do Chin, czy Bartek Pawłowski do Malagi, takich zagranicznych, bo wiele transferów na rynku polskim też jest świetnych i tutaj nie można powiedzieć, bo rynek polski też jest bardzo fajny. Ja bardzo lubię robić tutaj transfery i rozmawiać, bo w wielu klubach, praktycznie we wszystkich, są w tej chwili już bardzo kompetentni ludzie, z którymi naprawdę można świetnie robić transfery, interesy i fajnie porozmawiać. Także broń Boże, nie narzekajmy na rynek polski, ale myślę, że jednak każdemu agentowi z Polski marzy się taki spektakularny transfer zagraniczny i my przed nim właśnie jesteśmy. Rozumiem. Czy jakiś młody zawodnik ma przed sobą jakieś duże perspektywy, kogo mógłbyś ewentualnie wyróżnić? Widzisz kogoś takiego, o kim jeszcze można powiedzieć ten polski rynek nie słyszał? Macie kogoś w takich swoich szeregach? No mamy bardzo dużo. Ja nie chciałbym wymieniać po kolei, rozumiem, dlatego że jest ich na tyle wielu, że mógłbym jednego pominąć i nie chciałbym, żeby się czuł urażony, ale mamy wspaniałych młodych chłopaków, którzy ja uważam, że za 2-3 lata będą sobie z powodzeniem grali w polskiej Ekstraklasie i bardzo szybko wyjadą za granicę. Podoba mi się przede wszystkim to, że naprawdę widzę bardzo duży profesjonalizm wśród młodych chłopaków. Te szatnie się strasznie pozmieniały za naszych czasów, nawet jeśli chodzi o starszych kolegów i młodszych. Także mówię, idziemy ku Europie i dlatego też mamy coraz lepszych piłkarzy i ta polska piłka na pewno będzie się super rozwijała. Tak na zakończenie jeszcze zapytam Ciebie jako menadżera i osobę, która może doradzić coś młodym właśnie zawodnikom. Co mógłbyś tutaj powiedzieć na temat tego, żeby coś osiągnęli ci zawodnicy, żeby faktycznie jakoś się dobrze rozwijali, jako też agent może... Ja powiem tak, no, oni są fajnie przygotowani przez kluby na to, co mają robić, jak mają robić. Przede wszystkim chłodna głowa i to się każdemu sportowcowi przydaje i tym kierowcom młodym, z którymi ja teraz pracuję, jakby tutaj też na torze i piłkarzom i w każdej dyscyplinie. Chłodna głowa, żeby się też nie podpalać, żeby spokojnie, porządnie pracować, bo tylko pracą można do czegoś dojść. Jest wiele przykładów piłkarzy, którzy gdzieś nie mieli może jakiegoś wielkiego talentu jak Messi, a swoją pracą mogli zajść bardzo, bardzo, bardzo wysoko ja, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo duży potencjał widzę wśród piłkarzy w Polsce, młodych przede wszystkim i każdy z nich, którzy jeśli tylko się przyłoży i tylko mocno popracuje, może spokojnie wyjechać za granicę i taka jest prawda, także praca, jeszcze raz praca. Tak słyszałem w poprzednich 3 wywiadach, praktycznie też to, więc widać, że to jest... No, Tak jest, tak po prostu najważniejsza jest, kwestia. Najważniejsza. Dobra, Tomku, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Super. Dzięki. Mam do Ciebie jeszcze w ogóle mnóstwo pytań, ale no, nie mamy dzisiaj już na to czasu. Może następnym razem. No bo ten zawód menadżera jest owiany jeszcze taką tajemnicą dla niektórych osób. Mnie bardzo ciekawi i sądzę, że widzów też bardzo ciekawi. Prosiłbym Ciebie jeszcze tutaj o podpis na piłce, bo zbieram autografy, można powiedzieć, dla aukcji charytatywnej, żeby tą piłkę bardzo wystawić. Na której teraz? Na tej? Na tej. Dziękuję. Wam również dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Futbolowni. Zapraszam Was na mój fanpage na Facebooku Futbolownia oraz subskrybujcie mój kanał, polecajcie go dalej. Dzięki.